naszym życiu składamy wiele obietnic. Niestety wiele z nich jest bez pokrycia. Kiedy ktoś nam wyjawia swoją tajemnicę i mówi: słuchaj, proszę Cię, dzielę się tylko z Tobą tą informacją, nie dziel się z nikim innym, czy mogę Tobie zaufać? Odpowiadamy: tak, jasne, takie mam zasady, możesz na mnie liczyć. Po kilku dniach, albo nawet i po kilku godzinach dowiadujemy się, że dana osoba nie dotrzymała informacji. Dlaczego się tak dzieje? Taką mamy naturę, jesteśmy ciekawi. Albo też jesteśmy złośliwi, bo znając słabości drugiej osoby, chętniej się z nimi podzielimy niż z ich dobrymi stronami. Drodzy, tekst w najbliższą niedzielę po części mówi o tym, a jest on z Ewangelii Marka z 7 rozdziału. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. Niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Drodzy, komuś bardzo zależało na tym, by przyprowadzić swojego bliskiego, głuchoniemego, by przyprowadzić go do Jezusa, aby ten go uzdrowił. Jezus nie oczekuje spektakularności wobec ludu, wobec tłumu, który idzie za nim. Bierze na osobności tego człowieka i go uzdrawia. Uzdrawia go przede wszystkim duchowo, bo słyszymy o akcencie duchowego uzdrowienia. Efata, to znaczy otwórz się. Jezus westchnął w kierunku nieba. I otworzyły się uszy jego i zaczął również mówić. Ale im bardziej Pan Jezus przykazywał im, aby o tym nie mówili, tym bardziej o tym rozgłaszali. Drodzy, czy to była umyślna prowokacja Jezusa, czy też nie? Natomiast tekst mówi też o tym, że dzielimy się wieloma informacjami spektakularnymi z czyjegoś życia. Czy nasze obietnice, które składamy drugiemu człowiekowi, że czegoś nie powiemy, czy ich dotrzymamy? Czy jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy? Jezus był wiarygodny, przykazał. Jednak człowiek w swojej naturze rozplotkował to, co Jezus powiedział, żeby o tym nie mówić. A jednak cud stał się widoczny. Ludzie się o nim dowiedzieli i chwalili Boga. Jak my podchodzimy do tych zjawisk, do zjawisk cudów, które się dzieją również i dzisiaj we współczesnym świecie? Czy rozpowiadamy je, że to właśnie my jesteśmy ich autorami, czy też Bóg? Czy oddajemy należną Bogu chwałę za to, co czyni dla nas? Zapraszam Was serdecznie w niedzielę, by zastanowić się nad tym tekstem. Zapraszam do kościołów. Pozostańcie z Bogiem. Thank you.